Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie z placu budowy nowej herbaciarni. Na początek chciałem powiedzieć, że zapraszamy na naszego Twittera, którego uruchomiliśmy dla Was. Będziemy tam ćwierkać nie tylko o nowych naszych odcinkach, ale również pojawią się rzeczy wycięte, coś za kulisami, coś z placu budowy na przykład, coś z czasów nagrywania, gdzie nam nie wyszło. Generalnie masa ciekawych rzeczy. A dziś zajmiemy się wkładaniem na Wasze wyraźne życzenie. Zaraz to rozwinę. Będzie o yerba mate. Zapraszam. Jak mówiłem, będzie dziś o wkładaniu, bo muszę Wam powiedzieć, że na ostatniej imprezie terenowej z naszym udziałem jeden z naszych widzów poprosił, żebym pokazał i opowiedział, jak wkładam, ponieważ nigdy tego nie było na filmiku, a on nie wie, jak właściwie włożyć i nigdy mu się nie udaje włożyć tak, jak ja wkładam i dlaczego ja tego nie rozwijam. Serdecznie pozdrawiamy naszego widza. Chodziło oczywiście o wkładanie bombilli do matero. No tutaj już sporo mówiliśmy o yerbie, ale ciągle jest jeszcze, widzę, problem z tym. Chodzi o to, że często piszecie, że wkładacie bombillę do środka, pytacie, czy najpierw włożyć i zalać, czy najpierw zalać i włożyć później. No i dlaczego nie da się pić? Jest też kwestia tych sypania kopczyków, stosików, skosów w naczyniu. Również jest to dla Was problem. Także pokrótce. Dlaczego należy zwrócić na to w ogóle uwagę? Zwykle używamy yerby około dwóch takich nabierek. Pokażemy to właśnie w szklance, żeby było widać, o co chodzi z tą bombillą i dlaczego zdarza się Wam, że nic nie leci. Otóż dwie takie nabiereczki wsypujemy tutaj. Zalewamy oczywiście ciepłą wodą. I co obserwujemy? Najpierw mamy miks, wszystko jest wymieszane i po chwili yerba zaczyna się rozwarstwiać. Jak zwrócicie uwagę, u góry znajduje się część suszu, część opada na dół, a na środku znajduje się napar. No i właśnie ten napar łatwo pić, bo oczywiście bombilla, jako że filtruje, no nie poradzi sobie, jeśli będzie wetknięta bezpośrednio w susz, gdzieś w tym miejscu. Tak czy inaczej, gdy zaczniemy pić, ona się zalepi tymi listkami. Czyli ona powinna się znajdować mniej więcej w tym naparze, a w praktyce może być oparta na tych listkach, które opadły, bo to są drobne rzeczy, które tutaj i tak się nie dostaną. One są dość ciężkie, leżą na dnie i w niczym to nie przeszkadza. Kwestia zatykania wlotu, bo to również zwracacie na to uwagę. Po co się to robi? Otóż w momencie, gdy ją teraz będziemy wkładali, ona jest pusta i oczywiście yerba się wleje do środka. To nie będzie duża ilość, ale kiedy ten proces nastanie w obrębie tych liści u góry, to ona już się zaklei. Jeśli ją zatkamy natomiast, nic się nie dostanie do środka, ponieważ powietrze tutaj będzie wywierało ciśnienie i woda, czy napar w tym przypadku, nie wleje się do bombilli. Dlatego się to zatyka. No i właściwie tylko po to. To nie jest oczywiście istotne, bo ilość, którą zastosowaliśmy yerby do objętości tej szklanki, sprawia, że raczej napijemy się bez żadnego problemu. Także po prostu w takiej sytuacji zwyczajnie wkładamy bombillę i ona, będąc w tym miejscu, już bez problemu nam to filtruje. Widzicie, z jaką łatwością da się wypić. Nic się nie zatyka. Problem jest, kiedy zaczniemy mieszać. Czasem mieszacie yerbę i czasem się mówi, nie wolno mieszać yerby. No dlaczego nie wolno? No co? Oczywiście, że wolno, tylko trzeba zaczekać znowu chwilę. Spójrzcie, co się stanie, gdy zamieszam. Mieszam yerbę i znów wszystko jest rozwarstwione, zmieszane. No i jeśli teraz zaczniemy pić, to ona się zapcha. Damy jej chwilkę, znów się rozwarstwią te listki i znowu można bez problemu pić. I to jest jedyny powód, dla którego się yerby nie miesza. No bo jeśli ją mieszamy bez przerwy, to będzie trudno pić. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamieszać. No dlaczegoż by nie mieszać? No, takie jakieś, powiedzmy, opinie niektórych yerbaczy. I znów nic się nie przytyka. Wygodnie się pije. Co do tego wkładania teraz. Problem się pojawia, kiedy mamy mniejsze naczynie. Tutaj takie mate rospa o santo jest przygotowane do picia mniejszej ilości yerba mate Zwróćcie uwagę, używając tej samej ilości suszu. Znów dwie takie nabierki. Zwróćcie uwagę, że naczynie jest prawie pełne. No i tu już się pojawia problem, bo tutaj nie jesteśmy w stanie doprowadzić do rozwarstwienia się tych liści, żeby bombilla się znajdowała w przestrzeni z samym naparem. Tutaj jest już niezbędne stosowanie tego kopczyka, o którym tak wszyscy mówią i o którym tak mało wszyscy wiemy. Chodzi po prostu o to, że yerbę strząsamy tak bardziej na bok i bombillę teraz kładzie się na powierzchni yerba mate. To jest cała tajemnica mojego wkładania. Odpowiedzi na pytania. Stawiamy to teraz do pionu, zalewamy znów wodą, oczywiście wody mniej, no bo i objętość mniejsza. I tutaj również wyraźnie widać wsiąkanie wody w listki, czyli słynny święty Tomasz podpijacz yerby. Wody ubywa, jak widzicie, wsiąka w listeczki. No i tu można rzeczywiście zaobserwować, że pierwsze parzenie gdzieś znika. No, oczywiście przesada, bo tutaj całkiem nie zniknie, ale troszkę dolać trzeba. No i tu jest niestety właśnie stosowanie tego kopczyka i kładzenia bombilli na powierzchni jest warunkiem, żeby się w ogóle napić, bo jeśli to zrobimy klasycznie, wetkniemy ją tam, nie napijemy się w ogóle. Bez najmniejszego problemu. Podsumowując, jeśli pijecie sobie w szklance, co wcale nie jest żadnym grzechem, nie mieszamy, a jak pomieszamy, to czekamy, aż znów się rozwarstwi. Bombillę wkładamy po prostu, zatykając w lot. Możemy ją włożyć najpierw i zalać, to również nie ma problemu, jak komu wygodnie. No i problem pojawia się, kiedy sypiemy już większą ilość, wtedy trzeba zadbać o ten kopczyk, żeby dało się to w ogóle wypić. Tutaj oczywiście ideą jest, żeby zalewać i zalewać i zalewać i zalewać ten sam susz, stąd jakby niewielka ilość, no bo my Polacy to jednak lubimy sobie przygotować dużo napoju i siąść przed telewizorem albo z książką i nie musieć o tym myśleć. Tymczasem kultura picia w Ameryce Południowej jest inna. Tam się przygotowywuje naparu na raz. Siorbamy i koniec. Jest puste. Yerba nie stoi, nie przeparza się, bo yerba nie tyle się przeparza, co nabiera jeszcze więcej cierpkiej goryczy i robi się niesmaczna. Tam po prostu yerba nie stoi zaparzona. Kiedy chcemy się napić, nalewamy znowu i wypijamy i to znów stoi puste. No ale jeśli chcemy bardziej po polsku, również można jak najbardziej. I tutaj nie trzeba się już właściwie przejmować żadnymi stosikami, kopczykami i wkładaniami. Po prostu grunt, żeby zaobserwować, gdzie się to rozwarstwia i w miarę z tamtego rejonu pić. To tyle, co na ten temat. Mam nadzieję, że się Wam przyda i pomoże w codziennym piciu yerby. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, nie wahajcie się pytać. W miarę możliwości, jak widzicie, staramy się rozwiewać Wasze problemy. Także zapraszamy na kolejne nasze odcinki, na nasz portal Czajnikowy.pl, no i oczywiście na naszego nowego Twittera. Do zobaczenia.